Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak sobie radzicie z lękiem? Bardzo ważne pytanie, bo zobaczcie, jeżeli e, powiem podnieś rękę, no to w mózgu powstają jakieś procesy. E, sygnał, bodziec idzie do mięśni i ręka jest podniesiona. Ale weźcie spróbujcie swojemu sercu nakazać, gdy ono się bardzo boi, przestań się bać. I tam to tak nie działa, że po prostu serce powie dobrze, no to nie ma problemu. Nie boję się. Więc jak się nie bać? No właśnie. Słuchajcie, ja mam wrażenie, i to słusznie mi graficzka e, zespołu podpowiedziała, że my zdarza się tak, robimy z lęku bożka. Stawiamy go na ołtarzu. Albo inaczej, z pozbywania się lęku. Z jakiegoś takiego dążenia, żeby się nie bać, robimy Bożka, jakoś tak zamadlamy ten lęk. Jedna modlitwa, druga modlitwa, trzecia, a może jeszcze to pomoże, a jeszcze może się dopytam, a, je, a ja wciąż się boję, to Panie Boże, co zrobić, żebym się nie bał? I wtedy w sumie lęk jest ważniejszy niż rzeczywistość wokół, niż Pan Bóg, bo ja chcę się go pozbyć. Bo ja nie chcę się bać. Bo, bo liczę na to, że ten różaniec, albo tam msza, albo ten. Te, te, ten ksiądz z modlitwą stawienniczą to mi pomoże. Zresztą czasami to pomaga, rzeczywiście odchodzi od człowieka lęk, ale jak sobie, co, co zrobić, żeby. Albo inaczej, żeby poradzić sobie z lękiem, to trzeba tak trochę obwodnicą pojechać. Żeby się nie bać, to nie można tego wprost zrobić, nakazać sobie i to działa, bo wiecie, że nie działa, tylko trzeba takim obejściem pewnym to zrobić. Pewnymi krokami, które chcę Wam podpowiedzieć. Pierwszy punkt, żeby poradzić sobie z lękiem, to dać sobie do niego prawo, przyznać się przed sobą: boję się. Mam prawo do tego, że się boję. Drugi punkt zaakceptować w sobie ten lęk. On nie jest moim wrogiem. Ja nie muszę z pałą wyjść na Niego i powiedzieć, przestań, idź sobie. Moje serce nie jest w ustroju totalitarnym, że muszę tak robić. Wręcz przeciwnie, to ma być Królestwo Boże i ten obywatel ma mieć swoje miejsce w tym Królestwie. Obywatel lęk, strach. Zgodzić się. Trzeci punkt, no nie ulegać lękowi, który mnie popycha ku złemu. Możemy działać wbrew lękowi. Czasami to jest bardzo trudne i bez łaski Bożej się nie da po prostu. Nie da się. Ale co zrobić, żeby go w ogóle nie było? Słuchajcie, powiem Wam tak. Mam wrażenie, że wielu również katolików żyje takim złudzeniem, że będą mogli oprzeć się na tym świecie i nie zawieść się na nim. Że mogą pokładać nadzieję w liczbach, pieniążkach, osobach yy, pracy. Pokoju społecznym, rozwiązaniach, nie wiem, rządowych i cokolwiek takiego. I że to zapewni im spokojne życie. A jak widzicie, nie zapewnia. I musimy się rozczarować, to jest potrzebne. Jakby tak Pan Bóg stworzył ten świat, tak go zorganizował, że my musimy się zawieść na tym świecie. Dlaczego? Bo On chce, żebyśmy położyli w nim całą naszą nadzieję. Nie tylko teoretycznie, nie tylko tak, że ta cała nadzieja jest pod warunkiem, że. Na świecie będzie się dobrze działo, pod warunkiem, że nie stracę pracy, pod warunkiem, że dziecko będzie zdrowe. Wtedy, Panie Boże, całą nadzieję w Tobie pokładam i wtedy tylko Tobie ufam. Całą nadzieję położyć w Bogu, to znaczy, wtedy, gdy na zewnątrz szaleje burza, ja nurkuję i jestem głębiej. I tam jest cisza, i tam jest spokój, i tam jest zaufanie. Gdy szaleje nawałnica, naśladuję Jezusa, który po prostu spał w tyle. Łodzi, bo mam tyle zaufania w to, że jestem w najlepszych, bożych rękach i nic mi nie grozi. Święty Maksymilian Maria Kolbe z obozu koncentracyjnego wysyłał list do swojej matki: Mamo, wszystko jest w porządku. Dobry Bóg czuwa nad wszystkim. Czy to był jakiś taki, wiecie, tanie kłamstwo po to, żeby uspokoić mamę? Oczywiście, że nie, ale on miał wiarę, głęboką wiarę, miłość w sercu. Dlatego właśnie też Pismo Święte mówi. Pierwszy List Jana Doskonała miłość usuwa lęk. Jak położysz całą nadzieję w Bogu, zaufasz mu i będziesz miał miłość w sercu, wykorzystasz te różne trudności, które wokół ciebie są, do tego by głębiej kochać. Jeżeli to zrobisz, rzeczywiście pojedziesz obwodnicą do miejsca, w którym lęku nie ma. A jest bojaźń Boża. Taki lęk, który polega na tym, czy moja miłość wobec Boga jest czytelna? Ja się boję, że nie jest czytelna, że nie wszystko robię, by, by Bóg był bardziej znany, kochany, by się na Nim bardziej skupić, by Jemu przyjemność sprawić. Mam obawę, że, że, że coś jeszcze może mogę zrobić. I tu nie chodzi o to że ciągły taki stan niepokoju, że, nie jestem że jestem niewystarczający, tylko chodzi o taki lęk pełen miłości. Bojaźń Boża pełna miłości. A więc wracamy do pytania, jak sobie radzić z lękiem albo jak się nie bać. Trzeba zawalczyć o ten pokój serca, o tę miłość, o tę wiarę, o tę ufność. Po to też ta akcja. Jerychowalka duchowa, po to te praktyki zupełnie podstawowe, byś przypomniał sobie o wierności podstawowym praktykom i jadąc tą obwodnicą, na której są medytacja, różaniec. Komunia Święta, spowiedź, czytanie Biblii, duchowa lektura, dobre uczynki, postanowienia, odmówienie sobie przyjemności, rachunek sumienia, byś będąc temu wierny właśnie, co ci proponuję na Wielki Post, zwyciężył lęk. To jest podręcznik pozbywania się lęku, ale nie w taki sposób, żeby on był postawiony na ołtarzu i on był najważniejszy i pozbywanie teraz y, było głównym celem modlitwy i po to się modlę, żeby lęku we mnie nie było, żeby się poprawiło u mnie w życiu albo na świecie, tylko modlę się, bo Pan Bóg jest dla mnie najważniejszy. Ja chcę być wierny tym praktykom, bo Jego stawiam na pierwszym miejscu. W Nim całą nadzieję chcę położyć. On mnie przestrzega. Nie pokładaj nadziei w człowieku, on cię zawiedzie. Nie pokładaj nadziei w świecie, bo widzisz, jaki ten świat jest brutalny, jak to niesprawiedliwość jest krzycząca. Połóż całą nadzieję we mnie. Wtedy będziesz spokojny. Wtedy lęk odejdzie. Wtedy zrozumiesz, że to nasze życie jest tylko takim małym przedsionkiem przed wiecznością. I że wieczność jest o wiele ważniejsza niż jakakolwiek wojna doniesienia medialne. I że grzech jest o wiele okrutniej, okrutniejszy i o wiele większym złem niż jakakolwiek wojna bo grzech nas oddziela od Boga na wieczność, a wojna za rok, za dwa, za trzydzieści, jutro może się skończyć, i, i ja mogę z niej wyciągnąć zaufanie, mogę z niej wyciągnąć miłość, mogę się nauczyć dzięki niej, w tej szkole cierpienia mogę się nauczyć kochać, a miłość mnie zbawi, miłość mnie uszczęśliwi. Jak się nie bać? Na pewno nie, da się, nie można tłumić tego lęku. Odrzucać od siebie, nie akceptować go, to nie jest dobra droga. Dać sobie prawo do Niego. Zaakceptować, że tak mam. Nie ulegać temu lękowi, który mnie prowadzi do zła, prowadzi do nieskoordynowanego działania, do roztrzęsienia, bo do tego dąży diabeł. I on ma w ręku to narzędzie w postaci lęku. Y ale ulegać woli Bożej, modlić się, przekuwać te swoje lęki w modlitwę, żeby bardziej ufać, bardziej kochać, bardziej wierzyć, bardziej się jednoczyć z Bogiem. Po to, a nie po to, żeby się pozbywać lęku. Chociaż to też, ale to nie jest główny cel. Yy, drodzy, jeżeli ktoś chciałby, jeżeli ktoś chciałby yy, zrozumieć, o co mi chodzi z tymi podstawowymi praktykami, które między innymi dążą do tego, żeby nie mieć lęku, zapraszam cię na stronę na górze. Tam znajdziesz za darmo do wydrukowania ten zeszyt walki duchowej, który pokazuje, który powoduje, że człowiek staje się pewną jednością. Kocha, wierzy, ufa i to wszystko zgniata w nim lęk. Niedobry lęk. Lęk, który go niszczy. Dzięki, dzięki tym praktykom staje się zwycięzcą nad samym sobą. Nad swoim lękiem. A jeżeli chcesz wersję papierową, znajdziesz ją na dole. Tutaj wyświetlą ci się ważne informacje, ważne pytania. Jeżeli chcesz je odtworzyć, zapraszam cię do tego. Na tym kanale, na którym jesteś, są modlitwy o 20.30 o pokój. Koronka o 15.00 o pokój, na, na, nadawana na żywo. Zasubskrybuj z powiadomieniem, by być na bieżąco, albo po prostu wracaj. Zresztą na tej stronie, której na górze widzisz, znajdziesz aktualną transmisję. Nawet nie musisz tam powiadomień włączać. Proszę cię o rozesłanie tego, yy, tego filmu. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, na które chciałbyś, żebym odpowiedział w kontekście wydarzeń społecznych, możesz je zapisać w komentarzu. Będą one dla mnie pomocne, by bardziej wam i lepiej towarzyszyć. Skorzystaj z tego, co tu się wyświetli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Możesz kliknąć. Amen.